Witajcie. Jeśli jesteście właścicielami samochodu marki Toyota Lexus, to ten katalog jest właśnie dla Was. Jest całkowicie darmowy, ogólnodostępny. Wystarczy, że wejdziecie na tą stronę, wpiszecie swój numer win Dokładnie w tym oknie, gdzie tutaj widzicie, należy wpisać numer win własnego pojazdu. I program automatycznie zdekoduje Wam Wasz samochód i będziecie mieli dostęp do szeregu części i podzespołów. Wszystko jest bardzo dokładnie i szczegółowo wyrysowane i opisane, tak jak widzicie tutaj, że każdy numerek, nawet śrubki, już wam tutaj pokazuję w tym miejscu jest dokładnie opisany numerem oryginału. Dzięki temu możecie sobie w serwisie albo w hurtowni motoryzacyjnej zamówić Każdą dowolną część bez możliwości pomyłki, tutaj mamy kolejny przykład korbowodu z opisaniem każdego podzespołu. Tak jak widzimy, że każdy numerek, nawet podkładki, mamy dokładnie opisany i oznaczony. Kolejna strona. Widzimy tutaj, akurat części podzespoły związane ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego. W moim konkretnym przypadku zdekodowano numer VIN i to jest Toyota Avensis 2005 rok, silnik CD 250. Takie oznaczenie ma. Dodatkowo program zdekoduje nam rok produkcji, model, oznaczenie, czy to jest sedan kombi, numer Koloru nawet mamy widoczny, tak? Także bardzo, bardzo szerokie spektrum tego programu jest. Zachęcam Was do skorzystania. Za chwilę już podam Wam po prostu stronę, na którą należy wejść i sobie korzystać z darmowego programu. Jeśli się spodobało, to zostaw łapkę w górę, dodaj subskrypcję, a będę dodawał kolejne ciekawe materiały, aby ułatwić Wam, jak i innym korzystanie z tego typu stron. I spraw technicznych z naszymi pojazdami. Także zapraszam do, do subskrypcji kanału, i już dodaję Wam stronę. W opisie już widzieliście adres strony, na który należy wejść. I dodam Wam ty, tyle, że program zapamięta Wasz was pojazd, jeżeli nie będziecie korzystać z tego. Dla innych pojazdów, no to zostanie on automatycznie zapisany, przypisany. Czyli za każdym razem, jak będziecie chcieli skorzystać z tego katalogu, to on wam po prostu zapamięta, zapamięta te wszystkie ustawienia, i dzięki temu będziecie mogli sobie odnaleźć każdy, każdy podzespół, każdą część. Tak jak tutaj widzimy na przykładzie lewarka, czyli też numer jest jak gdyby nadany. Możemy tutaj zewnętrzne części, wewnętrzne silnika, także bardzo, bardzo szerokie spektrum jest tego programu. I wiem, że serwisy korzystają z bardzo podobnych narzędzi, także myślę, że to Wam się przyda. Także jeśli się spodobało, to zostaw łapkę w górę, dodaj subskrypcję i dziękuję za oglądanie. Do następnego, hej!